bardzo rozumiem tego pytania, jak się macie państwo zwracać normalnie. Jan Te czy Jan Teister? A niby dlaczego? To jest państwo wybrali tą formułę Jan Te. Nazywam się Jan Teister. Przede wszystkim zapoznam się ze stanem firmy, z tym faktycznym stanem firmy, ponieważ państwo na dzisiaj mój stan firmy to jest znajomość faktycznego stanu firmy, sytuacji, jaka panuje, ekonomiczna, jeśli chodzi o zasób kadrowy, finansowa, o zadania, o stopień realizacji tychże zadań, to są informacje, które posiadam z prasy lub te ogólnodostępne, które są systematycznie publikowane na internecie. Proszę dzisiaj nie oczekiwać ode mnie, byłbym niepoważny i nigdy tego nie zrobiłem, gdybym nie znając aktualnego stanu firmy, nie znając wielu ludzi, ich zadań, stopnia realizacji, przydatności dla firmy, dla zadań, które są w danym momencie najważniejsze, abym państwu oświadczył, tak, pojadę do Zikitu, podejmę takie decyzje kadrowe, szczególnie kadrowe. Nie, nie, absolutnie. Proszę mnie nie pytać o klimatyzację, o ciepło, o czystość tramwaju, bo nie, myślę, że nie na tym bym się chciał skupić. Zapraszam państwa na objazd po inwestycjach. Będzie w bardzo wąskim gronie. Nie chciałbym nawet, to jest sprzeczne z tym, co tak sobie układałem po kolei, ale idąc tutaj do państwa po schodach, zapraszam, bo chciałem to zrobić w gronie kameralnym, natomiast po południu mogę od razu powiedzieć. Pojadę poza Kraków i pójdę na moją ukochaną górę. Nie zwykłem się wypowiadać, jeśli trwają procedury konkursowe. To nie jest moment i byłbym także nieodpowiedzialny i zachowujący się niezgodnie z procedurami, gdybym udzielał informacji. Życzyłem po teście, pożyczyłem państwu zresztą dzisiaj także między innymi panu redaktorowi Tymczakowi miłego dnia i nie komentuję tego typu spraw. Od komentowania i czy oceny, czy przekazywania państwu informacji, jak przebiegała procedura przetargowa, jest komisja, procedura konkursowa, jest komisja konkursowa. Nie ja uczestnik tego.